Skoro odpowiedzieliśmy już sobie na dwa pytania związane z Soborem Watykańskim II, a mianowicie dlaczego w ogóle ten sobór został przez papieża Jana XXIII zwołany, oraz omówiliśmy w wielkim skrócie naturalnie, ale jednak najważniejsze dokumenty, które świadczą o tym, jak ważny i przełomowy był to sobór w historii Kościoła katolickiego, to dzisiaj chciałbym razem z Państwem, licząc na komentarze i podpowiedzi, czy moja odpowiedź jest słuszna, przekonująca, czy może ktoś ma inny pomysł. Mianowicie chciałbym dzisiaj zmierzyć się z takim związanym zresztą z poprzednimi pytaniami, czy ten sobór, tak bardzo przeze mnie chwalony, faktycznie zmienił Kościół katolicki. Czy do roku 1965, a więc do czasu, kiedy ten sobór został zakończony, mieliśmy do czynienia z innym katolicyzmem, który się rozpoczął, jak wielu sądzi, właśnie wraz z zakończeniem tego soboru. I tutaj odpowiedzi są różne, od entuzjastycznych, przekonanych, że naturalnie to była absolutna przepaść między tym, co było do tej pory, a tym, co rozpoczęło się w 1965 roku. Po odpowiedzi sceptyczne, że tak naprawdę nic się nie zmieniło, Kościół jaki był, taki jest. Gdzie w tym gąszczu różnych propozycji się odnaleźć? Otóż moja propozycja jest taka arystotelesowska, powiedziałbym. To znaczy, zawsze szukam w tej mnogości propozycji interpretacyjnych takiego złotego środka. I odpowiadam w ten sposób, że ta gama różnych odpowiedzi jest zależna nie tylko od tego, kto tych odpowiedzi udziela, ale również gdzie one są formułowane. I jeśli czytamy książki, rozmawiamy z teologami Europy Zachodniej, Stanów Zjednoczonych, nawet Ameryki Łacińskiej, no to tam dominuje to przekonanie, że wraz z otwarciem się na współczesną kulturę, wraz z otwarciem się na inne religie, katolicyzm radykalnie zmienił swoje oblicze. Jest religią otwartą, dialogiczną, zainteresowaną innymi religiami, i to, co powstało właśnie poczynając od 1965 roku do momentu, kiedy rozmawiamy ze sobą, czyli 2022 roku, mamy do czynienia właśnie z takim katolicyzmem zupełnie odmiennym niż tym, z jakim mieliśmy do czynienia przed soborem, a więc zamkniętym, nieufnym wobec świata i przekonanym o własnej wyższości. Również zresztą w innych szerokościach geograficznych zauważa się, że liturgia katolicka jest odprawiana w językach narodowych, więc nie ma już tej wszechobecnej łaciny. Mamy duży proces inkulturacji, a więc włączania jakby tej liturgii w lokalne nie tylko języki, ale również kultury i przyzwyczajenia. Poza tym otwarciem takim na inne religie mamy też do czynienia z ogromnym skokiem jakościowym, jeśli chodzi o udział ludzi świeckich w życiu Kościoła. Są parafie na zachodzie Europy, w Stanach Zjednoczonych, gdzie decydujący głos należy do rad parafialnych. To właśnie ludzie świeccy decydują, współdecydują o finansach Kościoła, decydują o tym, gdzie
zgromadzone wspólnie pieniądze i na jakie cele pójdą. To również jest absolutnie czymś odmiennym niż było przed Soborem Watykańskim II. Natomiast te sceptyczne głosy są obecne w kościołach, które właściwie nie zanotowały Soboru Watykańskiego II. O tym powiem na następnej rozmowie, gdy będę się skupiał na Kościele Polskim, więc teraz pominę Kościół Polski, ale ogólnie kraje w latach 60. pozostające pod wpływem Sowietów, a więc kraje komunistyczne, z powodów oczywistych były odcięte od tych dyskusji, które się rozpoczęły właśnie w połowie lat 60. I w tym sensie one nie odczuły tej zmiany. One walczyły o przetrwanie, więc to nie jest wartościowanie, czy to jest lepiej, czy to jest gorzej. Po prostu właśnie ze względów na uwarunkowania polityczne, geopolityczne, katolicyzm mało się zmienił. I w pewnym sensie również po transformacji politycznej naszego regionu Europy, czyli po roku 89, również w naszej części Europy te zmiany zachodziły bardzo wolno albo wcale nie zachodziły. Więc w tym sensie można powiedzieć, że zarówno ci, którzy twierdzą, że mamy do czynienia z zupełnie innym katolicyzmem, który powstał właśnie w tych rozmowach w czasie Soboru, mają rację, jak i ci, którzy są sceptyczni. Mówią, no patrzcie, msza po staremu się odprawia, księża mają decydujący głos w życiu parafialnym, więc w pewnym sensie do tych zmian nie doszło. Czy to jest dobrze, czy to jest źle, to pozostawiam do oceny Państwu. Faktem jest, że mamy do czynienia z katolicyzmami raczej, a nie z jednym katolicyzmem. Ten najbardziej dynamiczny, który przeżywa swoją drugą młodość od początku pontyfikatu papieża argentyńskiego, czyli Jorge Maria Bergoglio, który, jak Państwo wiedzą, przyjął imię Franciszka, oznaczając w pewnym sensie symbolicznie, że to, co on rozpoczyna, jest coś innego. Mamy do czynienia właśnie z nowym katolicyzmem. Być może kiedyś jeszcze do tego tematu wrócę, jeśli Państwo pozwolicie, to omówię w takiej właśnie kilkuminutowej pogadance problem synodalności, która jest bezpośrednią kontynuacją dokumentów soborowych, które zostały w pewnym sensie zamrożone w okresie posoborowym, już przez Pawła VI, ale zwłaszcza przez Jana Pawła II i przez Benedykta XVI, ale o tym innym razem.